Biuro pod palmami czy cyfrowi nomadzi podbiją świat? O tym dzisiaj, czy warto być cyfrowym nomadem, na co zwrócić uwagę i czym jest taki nomadyzm biznesowy. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl, więcej info na mój temat masz poniżej tutaj w materiale. Też zapraszam do przejrzenia tutaj poprzednich materiałów. Ostatnio nagrywałem tutaj materiał, w jakich branżach opłaca się tutaj prowadzić biznes zdalny. Ale teraz nagrywam dzisiaj materiał dla tych, którzy chcą wiedzieć, dla kogo jest prowadzenie takiego biznesu zdalnie, bo dużo się słyszy o tych nomadach, którzy gdzieś tam pracują z plaży, tak, z laptopem. No akurat tak się nie składa, że ja tutaj może nie pracuję, ale nagrywam ten materiał akurat, kiedy jestem pod palmą. Natomiast w praktyce to tak nie do końca wygląda, bo okazuje się, że wielu tych osób, które pracują gdzieś tam zdalnie, no to okej, no to mogą jasno powiedzieć, że taka praca na plaży, no to czasami nie ma sensu, bo jak raz jest gorąco, dwa, czasami jest problem z internetem, po prostu człowiek nie bardzo może być skupiony. Ale teraz wróćmy tutaj do głównej części. Dla kogo jest właśnie taka praca zdalna, dla kogo jest taka zdalna firma? Bo jest kilka takich kwestii, musimy pamiętać, że no, część ludzi lubi chodzić do biura. Część ludzi lubi pracować w biurze, część ludzi lubi mieć gdzieś tam szefa, który im mówi, co mają robić. Natomiast no, jest sporo ludzi, którzy mogą pracować całkowicie zdalnie i należą na pewno do nich, do tych osób, te osoby, które prowadzą czy sklepy internetowe, czy mogą wykonywać usługi całkowicie zdalnie, czy może to być, nie wiem, czy pracują w programach partnerskich, czy chociażby tutaj pracują jako programiści, designerzy, no, czy innego rodzaju twórcy internetowi, którzy mogą swoją działalność wykonywać całkowicie w internecie, tak jak chociażby ja. Ja już w 2010 roku całkowicie przeszedłem do internetu, bo wcześniej prowadziłem tradycyjny taki biznes, gdzie to była sprzedaż części zespołów GSM i komputerowych, tak, gdzie był normalny magazyn, gdzie było normalne biuro. Teraz tak patrzę na to z perspektywy, że ta decyzja, którą podjąłem tutaj kilka lat temu, żeby się przenieść całkowicie do internetu, to była bardzo dobra decyzja. Kilka powodów. Przede wszystkim to, że spadły mi bardzo mocno koszty, przynajmniej około 100 tysięcy złotych rocznie, to jest kupę pieniędzy, dzięki temu mogę swoje, że tak powiem, swoją emeryturę spędzać pod palmami, to dosłownie, bo ostatnie kilka lat mieszkam akurat w Azji, w Bangkoku, co sobie bardzo chwalę. Też gorąco zapraszam tutaj do przejrzenia też innych materiałów, jak również i tutaj playlist, tak? Natomiast to nie jest oczywiście dla wszystkich. Ja też nie mówię, żebyś ty wyjeżdżał od razu tutaj z Polski, bo to czasami nie ma sensu, bo to też trzeba mieć odpowiednie zasoby. Także jeśli ktoś z was myśli o tym, żeby przejść do internetu, bo ceni sobie wolność, niezależność, chociażby chce mieć więcej wolnego czasu, no to powinien dopasować sobie oczywiście tutaj formę działalności, czy branżę, w której działa, bo niektórych branż, no tutaj jakby to w niektórych branżach ciężko jest działać w internecie i o tym nagrywałem tutaj poprzedni materiał, co warto tutaj też przejrzeć. Jeśli nie widziałeś, to gorąco zapraszam. Teraz jak patrzę sobie z perspektywy tego, jak pracuję ostatnie kilkanaście lat całkowicie przez internet, w międzyczasie założyłem w zasadzie 5 firm, w tym 3 całkowicie poza Polską, no to widzę, że to były najlepsze lata mojego życia. I co jest najlepsze, że rok 2020 pokazał, że w tym momencie kolejna dekada należy do e-commerce. Te wszystkie osoby, które planują przejść do internetu albo już są w internecie, chcą wyjść na rynki jakieś międzynarodowe i chcą zarabiać więcej, mieć więcej wolnego czasu, no to bycie takim nomadem biznesowym to jest, no to są jednak ogromne plusy. Chociażby podam przykład mój. Ja dzięki temu, że mamy takie czasy, no to tak, mogę mieszkać w danym kraju, bo w tym kraju, powiedzmy, no jest fajna pogoda, fajnie się żyje, prowadzę firmę w innym kraju, inwestuję też przez inny kraj, a też mam klientów praktycznie z całej Europy, czy też z kilku krajów tutaj poza Europą. I dzięki temu praktycznie, no można
jakby to powiedzieć, prowadzić biznes no, z dowolnego miejsca na świecie. No, jest wiele plusów, przy okazji też nie muszę się użerać z polskimi urzędami. Po drugie, ma więcej czasu. No i po drugie, no, też to, że lubię tutaj podróżować, no, to mam więcej ku temu okazji. Oczywiście trzeba to wszystko zorganizować, trzeba sobie to wszystko policzyć i teraz o kosztach takich dodatkowych, jeśli chodzi o założenie firmy, to będzie w kolejnych tutaj materiałach, to też gorąco zapraszam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to gorąco zapraszam Cię do subskrypcji, do zostawienia komentarza i też zostawienia lajka. Natomiast jeśli rozważasz, czy nomadyzm, czy bycie takim przedsiębiorcą, który prowadzi biznes w internecie jest dla Ciebie, no to ciężko powiedzieć, póki nie spróbujesz. I teraz gorąco zalecam Ci, żebyś przynajmniej spróbował. Niech to będzie nawet sprzedaż na Allegro, czy to będzie potem uruchomienie własnego sklepu, czy potem chociażby działanie w programach partnerskich, czy jeśli jesteś, nie wiem, informatykiem, designerem, czy prowadzisz marketplace, to też warto rozważyć to, żebyś zaczął działać, powiedzmy, poza Polskę, bo dzięki temu jesteś w stanie zarobić 2-3 razy więcej. I to jest ważna kwestia, o której wielu Polaków czasami zapomina, że przez to, że ktoś może, jakby to powiedzieć, działać w internecie, no jest też takim cyfrowym nomadą, no to ma dużo większe możliwości w pozyskiwaniu zleceń z całego świata i dzięki temu można 2-3-krotnie zwiększyć swoje przychody. Natomiast, co jest też ważne i dla mnie było akurat ważne, bo ja akurat w Polsce nienawidziłem zimy, lubię lato, nienawidzę polskich urzędów, nienawidzę, że tak powiem, użerania się tutaj z polską biurokracją. Stwierdziłem, że może czas gdzieś też otworzyć firmę poza Polską i okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Tutaj w materiałach, w innych playlistach zapraszam Cię do przejrzenia, gdzie też opowiadam, ile to kosztuje, jak założyć konto bankowe, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest, jakie są plusy, minusy i no, myślę, że to może być dla Ciebie wartościowa informacja, także też zapraszam Cię tutaj do podzielenia się tutaj tym materiałem z innym przedsiębiorcą, może kogoś to zainspiruje do działania. Oczywiście, moi drodzy, no jest wiele plusów, wiele minusów tego, że ktoś jest nomadem, no i przede wszystkim to, że okej, no działanie takie w internecie nie wszystkim odpowiada, bo jednak no, część ludzi lubi przebywać w jakimś zespole, lubi gry zespołowe, nie wiem, grać w piłkę ze swoimi współpracownikami, czy chociażby pracownikami. Ja natomiast powiem w ten sposób, no okej, no wiadomo, są plusy, minusy. Natomiast patrzę teraz z perspektywy ostatnich 9 lat doświadczeń, jakie mam, to widzę, że to były najlepsze lata mojego życia praktycznie pod każdym względem, finansowo, zawodowo, prywatnie i zdrowotnie. Natomiast też gorąco Ciebie zapraszam do tego, żebyś przynajmniej przetestował swój model taki biznesowy, jeśli już możesz sprzedawać online, jeśli już działasz, no to warto przynajmniej przetestuj, wyjedź sobie na 2, 3, 4 miesiące, zobacz, czy to jest dla Ciebie. W najgorszym przypadku wrócisz i nadal możesz działać w internecie, ale tutaj ze swojego miejsca, gdzie zazwyczaj przebywasz, gdzie zazwyczaj mieszkasz i też nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby prowadzić firmę. Natomiast jeśli ktoś z Was też rozważa taką opcję, żeby wyjechać z Polski, czy założyć firmę gdzieś poza Polską, to zawsze warto porozmawiać z doradcą podatkowym, bo no, parę kwestii trzeba dobrze zaplanować i sobie tutaj zadbać o dokumenty takie jak certyfikaty rezydencji podatkowej. Tu też w innych playlistach o tym kilka razy też wspominałem. Moi drodzy, w kolejnym odcinku będzie też info o tym, jakie są koszty założenia takiej firmy, na co zwrócić uwagę, bo jest kilka takich niuansów, których może nie zdajecie sobie z tego sprawę, ale warto już je teraz zaplanować. Także zapraszam. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na 4 sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, followuj, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. 2. Jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie Ciebie i Twój biznes traktują najlepiej.